Witam serdecznie w kolejnym odcinku Pacific Drive, moi drodzy. Oto piękny wóz, wsiadamy i zaczynamy od dobrej muzyki oraz oczywiście przygody. Dzisiaj nie zabraknie. Lecimy! Jedziemy na przygodę, trasę mam podwójną. Trzymamy tylko zatankowane. Odpalamy. Pełny pojazd. Jazda. Wciszymy troszkę muzyczkę. Słuchajcie, ja tutaj sobie naznaczyłem, żebyśmy w tym kierunku jechali, czyli musimy dojechać do tej drogi. Niestety, ale jedziemy wieczorem, więc będziemy mieli, no, można powiedzieć, po ciemku, czyli będzie ciemno, będziemy musieli jeździć. Jak jest ciemno. Ale to daje klimacik. Właśnie, jak to wygląda? A, my musimy zebrać to i wyjechać stąd. No, ja bym był za tym, pojedziemy sobie, jak najbardziej. Valentin jest szefem od 4 miesięcy w Klimacie. Dzień dobry, Valentin. Dziękuję za suba. Dziękuję wszystkim za Prime. Macie Prime'a, to możecie go tutaj rozdać u mnie na kanale. Pamiętajcie, że są potężne kary dla osób, które mają Twitch Prime'a i go nie rozdają regularnie. To są potężne kary. Nie wypłacicie się. Uważajcie lepiej, bo naprawdę będziecie mieli przypał potem. O! Cieszę się, że jesteś. Nastraszył, nastraszył! Jest szefem od 4 miesięcy. Nastraszył. Dziękuję, kangurku. O kurwa! Ilu jest szefem od 3 miesięcy? Okej, to masz. Ale pułapka. I dziękuję ci serdecznie, Virux. Bardzo mi miło, dziękuję. Dzięki za prajmiki. Tequila jest smutny. Ja to odpaliłem, Eder. Ja to odpaliłem i wyłączyłem to w 2 minuty, wiesz? Także odpada to. Nie opłaca się po prostu, wiesz? Nie opłaca się sprawdzać. Skoro to jest jakieś nowe gówno, nie? A inne działają. Akumulator... Ty, faktycznie mi zaraz akumulator padnie! Dobrze, żeś mi powiedział, Mr. Premi. Dobrze, dobrze. Ty, nie ma stacji jakiejś? O kurde, bo tu nie ma... Ty, a co to jest tutaj, co ode mnie ucieka? A nie, to nie... O Boże, to się nałożyło tutaj! Ja, patrzcie, jak to wygląda! To wygląda, jakby ten punkt po mapie uciekał. Ja mówię, co tu ucieka? A to jest... No. Ej, właśnie, bo ja wam coś pokażę, czekajcie. Żeby stworzyć blueprinted. Żeby stworzyć ulepszony akumulator, nie? Musimy jakiś wrekling, anomalię jakąś zobaczyć. O, Hypik! Dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję. Witam. Dziękuję za suby. Ty, kto tam jeszcze ma suba? Ej, jak dziś zrobimy subgola do 750, to normalnie WD otwieramy, co? Musimy być młodzieżowym streamerem.
To ja muszę jechać bez świateł, niestety. Spoko. Co jest? Straszy coś, ej! Włączają się światła, wyłączają, co jest? Kryształ Stargówka? Nie wiem. Kryształ Stargówka. Dobra, tu są jakieś anomalie. O cholera. O cholera. Ale uszkodziło się. Ty, podładował się akumulator tym prądem. Tylko że się zepsuł trochę. O kurde, tutaj jest skażenie. Teraz tak, szpachla. Czy my mamy szpachlę jakąś? Kurde, nie mamy szpachli. Nie mamy szpachli. Chemicals, dobra. Chemikalia są potrzebne. A to jest piosenka, co się Patrycji podobała bardzo. Ta się Patrycji podoba. Jedziemy do wyjścia. To jest gra 5 razy A. To jest taka gra, że jak w nią grasz, to normalnie mówisz tak. Aaaa! Tak ci się podoba.
szkoda, że multiplayera nie ma, no. Kurwa, jakieś dźwięki tam są. Można go rozwalić jakoś? O! Ty, elektronika z niego wypada! O! O, coś tam zebrałem. Dobra. Okej. Teraz tutaj musimy dać. Świetnie. Dobra, musimy stąd uciekać, słuchajcie, bo niestety się robi nieciekawie. O, radio przestało grać. Ho, ho, ho. Mało akumulatora mam, muszę go oszczędzać. Ale radio nadal gra, podgłośnijmy trochę. Dajcie głośniej. Daj to głośniej. Wejdziemy sobie tutaj. Electrician kit, dobra. I teraz tak. Czy my mamy electrician kit? To jest ceiling kit. Nie mam electrician kita, nie wziąłem ze sobą. A mogę go zrobić? Jest, mogę go zrobić. Dobra, jak to działa teraz? Świetnie. Notatki. To można rozwalać. Kosz. Dobra, idziemy stąd. Dajemy tutaj rzeczy do środka. Inwentory jest full. Otóż to. Baba babam. Tarararan. Tarararan. Ale szaleją rzeczy. Kurwa, siadło na mnie. Co za gnój. Wyłączył mi radio. Nie, jeszcze ten. Nie. Dobra. Mam na...
Tak, no, no bez świateł jadę, no, bo nie mamy akumulatora takiego sprawnego. To jest ta piosenka, co się Patrycji podoba chyba. Patty, czy to jest to? Nie, to nie to chyba. Musimy więcej wziąć energii. Ty, pokaż to. Jest stacja jakaś naprawcza? Jest! Mamy stację naprawczą, jedziemy tam. Guys, jedziemy. Ty, auto się porusza do przodu, co jest? Wciąga je. Muszę sprawdzić tą anomalię, co to jest. Spike Paddle to jest. Okej. Bo ja muszę badać anomalię, bo jak nie zbadam, to nie odkryję nowych niektórych przepisów. Idę do strefy skażenia. Nie mówcie nikomu. Dobra, jedziemy naprawić. Zobaczcie, mam uszkodzony pojazd i dodatkowo rozładowany. Zobaczymy, co tutaj nam stacja naprawcza zaprezentuje. Ładuje się akumulator i naprawiają się części niektóre. Akumulator naładowany już na fulla. No i jedziemy. Szumi coś. Coś tam szumi. Szumi gaj. Kurwa! Opona chyba padła. Nie! Która to? Ty gówniaku.
On mnie wciąga! O nie! O nie! Ratunku! O kurwa! Dobra, musimy delikatnie odjechać i musimy się na... musimy się uleczyć. Więc uwaga, o Jezu, mam oponę, dobra, ale ja ją... okej. Ja to zaraz naprawię. Poczekajcie. Już wam mówię, co musimy zrobić. Zaciągnąć. Nie. 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 Kurwa nie. Dobra. Czekajcie, bo będą... ale będzie essa teraz. Dobra, naprawiona opona. Pełna moc! Jademy! Już jedziemy, już! I screwed up. I nearly got you killed. The things I used to calculate as easily as turning a screwdriver, they're foggy now. The numbers don't work themselves out like they used to. I haven't been myself for a long time, but I haven't needed to be. It's been me and this cursed place I created and nothing else for decades. But now, knowing that whatever caused the mass hallucination is still out there, I need to know what it is and why the remnants are connected to it. Musimy zostawić wszystkie przedmioty tutaj. If we can get them together, maybe they'll cancel each other out and you'll be free. It's a shaky theory at best, but it's the only lead we've got for now. You can do nothing and twiddle your thumbs until that remnant drives you mad. Or, if you're willing to work with me, I'll give you the best chance to survive this thing. Think it through. And fix up your car while you're doing it. You'll need to for whatever you decide from here. Fax machine. Dobra, kasetę mam, ale gdzie ja mogę to, gdzie mogę to dać? Tutaj mamy, słuchajcie... O, nie, tego nie mogę tu dać. Mogę to gdzieś dać?
Go back to the serum. Dobra, do serum zaraz wrócimy. Tego nie mogę nigdzie wsadzić do żadnego radia chyba, nie? Dobra, tego nie mogę nigdzie do radia dać. Tak mi się wydaje. Radiacja. Drzwi na radiację odporne. Możemy spróbować. Udało się rozwiązać problem z kodem? Tak. Trzeba było usunąć wszystkie modyfikacje, jakiekolwiek były na dysku związane z tą grą. Ach, cuda nie widy, panie, daj pan spokój. A, trzeba unstable energy. Dobra. Bampery stalowe. Dobra, to możemy dać stalowe bampery już. Dobra, zróbmy stalowy bumper jeden. Stal... Later, dobra. Stal bumper. Dobra, jednego bumpera można zrobić stalowego. I teraz tak, to musimy usunąć. To jest? Okej. Co? O, to niezły bug. Nie wiedziałem, że coś takiego może być. Okej. Świetnie. I tu jest stalowy bumper. Tego to w ogóle wywalę. Siemaneczko, witam Najmat, dzień dobry. Dobra, i dajmy teraz tak, te rzeczy, które żeśmy tutaj przywieźli, te też tutaj damy do szafeczek. To też myślę, że będzie git. I tutaj także weźmiemy sobie, a tu już nie ma, dobra. Teraz musimy zrobić właśnie, no nie mamy chyba tego do naprawy, a nie mamy, tylko chemikalia. Dobra, zobaczmy. Co jest najbardziej zepsute? Przód, bumper i... Bum. Dobra. Bum. Oprócz tego... O, trochę te poboczne. Czy poboczne? Boczne. I jeszcze tutaj. Chyba panel. Dobra. Myślę, że będzie git. Dobra. Search the dumpster. Go dumpster diving. No to zobaczmy, co tam ciekawego jest. Do Sierra musimy wrócić teraz. O. Dostałem, moi drodzy, wiaderko do naprawy samochodu. Świetnie. Dla mnie bomba.
A, się rozdupcyło to całe. Dobra, i teraz my chcemy jechać do Sierra. Back when the zone was active, we built ways to get where we needed to go. I need you to head back towards Sierra. But don't worry, I won't make you jump into Cappy again. Nie mam zajebistej flagi, niestety. Schowałem ją. Dobra, idziemy do Sierra, widzowie. Tak? Tak jak chcą tutaj. I can't believe it happened again. I can't believe I missed it. Jedziemy. Fabułka. A! Nienaładowany akumulator. Czekajcie. Dobra. Tutaj jedziemy. Nie sprawdzałem na tym drzewku, czy będą dostępne takie właśnie odblokowania, o których mówisz, ale no kurde, mi się wydaje, że ta gra jest tak rozwinięta, że jednak to powinno być, nie? Szczerze mówiąc. Dlatego jedziemy. Nie będziesz mnie tu zaciągał, gościu. Oszalałeś chyba. Idziemy do Sierra, ponieważ tam jest jakieś zadanie. What's up? What's up, gościu? Przejęło troszkę kontrolę. Przejęło troszkę kontrolę nad moim wozem. Jedziemy. Ja mam opony offroadowe. Powinniśmy dać radę podjeżdżać pod takie górki. Ale silnik jeszcze mamy słaby. Nie ulepszyłem silnika. Żeby ulepszyć silnik, to trzeba tam mieć jakieś dodatkowe rzadkie przedmioty, które prawdopodobnie gdzieś tam później odblokuję. Nie trąb, dziadu! Naleśnik podkreślenie 11 jest szefem od 4 miesięcy. Masz pasożycie moje ciężko zarobione pieniądze. Miłego weekendu mniej niż 3. Panie Naleśnik! Czemu pan mnie obrażasz? Nie zgadzam się na to.
miesięcy. Naleśnik, dziękuję za suba. I Strawka, dziękuję za 2 miesiące. Witam. Idziemy do wyjazdu. Nie powiedział prawdy. Kłamie. Jakie gówno. Rzep się. Witam, dzień dobry, cześć. Witam. Dojeżdżamy teraz, będzie rano już chyba, będzie jasno. Do Sierram. Tam w Sierram jakieś dymy się dzieją. Musimy to odblokować. Co tam się dzieje? Na, nie, no co opluted? Jaka mechanika? There's a whole lot standing between where we are and the deep zone. Like another wall and the entire mid zone for starters. It's not as simple as driving there. We can't control the instability any more than we can control the weather. At the height of Lim R&D, thousands of us lived and worked here in the zone. So we built Lim stabilizers to make certain sectors and roads a little more predictable than others. It was the only way we could operate as a live research compound despite the instability. And yes, the same technology that destabilized the landscape in the first place. Lim technology was always a double-edged sword from the beginning. We're going to put those stabilizers to work and clear you a path. The old observation towers surrounding Sierra Morta have a map of the stabilizers in that sector. Mind swinging by and finding one? Kurwa, ale siadło. Chris Wall.
Jadę do tego miejsca, co jest wskazane na mapie. Czekajcie, czemu dalej jest rażenie prądem? Ja muszę zobaczyć, co się dzieje. Czy jeszcze jakiś jest... Tęgno jak jest. Padaj. Tędy muszę objechać. Dobra. Jakoś się udało, okej. Teraz musimy tędy dojechać do góry. Wyłączę muzyczkę, żeby się skupić. Okej, chyba jest okej. Chyba jedziemy dobrze. Tutaj skręcamy, tak. Jedziemy do góry. No, spróbujemy. Spróbujemy tego dokonać. Czy to gaz z gazetki za free, tak? Dobra, tu jest wieżyczka. I patrzcie teraz, tu jest wieżyczka, idziemy, radiostacja, staniemy tutaj. Musimy wejść do towera. Let's just say that keeping a watch on Sierra day in and day out did not make for a good time. I didn't envy those guards one bit. Mamy mapę. Zeskanowaliśmy mapę. I got it. I'm overlaying the map with the available routes near you. Dobra, podobno mamy jakąś. Found three sector stabilizers that'll do the job. They're not too far, so I've added the location to your route. The access road will lead you straight there once you're ready. A ja muszę w ogóle to zeskanować. Ten prąd, który tutaj jest. A może to też jest anomalia, to co się unosi, pokaż. Okej. Patrzcie teraz. O, tutaj trzeba uciec, tędy. To jedziemy, na spokojnie. Jest dzień, nie trzeba świateł, nie trzeba się śpieszyć, nic nas w teorii nie goni. O, chyba, że ja się rozdupcę zaraz. Więc jedziemy. Paliwa jeszcze mamy dużo. Możemy puścić muzyczkę sobie tam w tle, żeby leciała. O, niech sobie tam muzyczka jakaś leci. Omijamy te anomalie. Oj, oj, oj.
Jedziemy. O kurwa! Ty, ale tu jest dużo. Dobra, tu jest dużo rzeczy. Okej. Okay. Plazma rozwalona. Wchodzimy do pierwszego budynku. Electrician kit. Aha, super. A jak nie mam? Co? Pybar. Pajbar. Bierzemy wszystkie przedmioty, które tutaj były do znalezienia. Dobra. Warto kupić do PS2? Będzie ci działać. Jeżeli chcesz kupić, to będzie ci działać do PlayStation 2, wiesz? Ja to mam i testowałem z PlayStation 2, jest okej. Nie jest to sprzęt premium, ale jest to już takie coś, myślę... Myślę, że jest warte uwagi. Zamieniarka. Dobra. Czekamy stąd. Oho, a tu się pojawił, patrzcie, dodatkowy. O, to ciekawe. Bardzo ciekawa rzecz. Podleczmy się. My jedziemy tutaj. Więc jedziemy. Musiał jak najwięcej rzeczy ze sobą zabrać chcę. Żeby jak najwięcej wywieźć z tej mapy. O, tu jest kolejne osiedle. Tylko tu jest jakieś toksycznym czymś skażone. Czymś toksycznym skażone. Okej. Te krasnale rozwalają czerwoną flawę i zbiera z nich kryształ, tam się produkuje. Tak? Właśnie, bo ja mam takie znalezione jakieś takie bursztyny dziwne, takie kryształy wielkie. I co ja mam z tym zrobić? Snifa. Bardzo dużo tych butelek tutaj znalazłem. To bardzo dobrze, bo one są bardzo potrzebne.
Idziemy dalej. Ubrania. Świetnie. Idziemy dalej. Hopla. Świetnie. Kaczuszki. Komputer. To rozwalone to. Plecak. Okej. Dobra, uciekamy stąd. A co ty, Don Basil, masz problemy ze wzrokiem? Za ciemno dla Bazyla. County roads, take me home to the place I belong. Where's Virginia? Na 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 na. Where's Virginia? Zobaczmy. Czy tutaj coś jest? Dobra. Trzeba łom. Musimy sobie łom wytworzyć. Dawaj go. Hasiok. No, na hasioku są jakieś rzeczy. Jadę stąd. Ej, mam giga ochotę. Ja mam co ja bym zjadł? Co byście zjedli sobie, widzowie, w ogóle? Pizzę też bym se zjadł. Tylko ciasta nie ma, musiałbym ciasto ukręcić. Ale tak, kurde, jakbym dał dużo drożdży, może w godzinę by się urosło, co? Do ciepłego. Dużo drożdży do ciepłego i w godzinę pizza jest. Siema, Legion. Ej, co to jest? Nowa miejscówka się odkryła? Oho! Do kolejnej nowej miejscówki idziemy.
Podpłomyk. Podpłomyk można zrobić. A, stabilizatory trzeba połączyć jakieś. Alfa. Dobra. To jedziemy do pierwszego. Idziemy. Stabilizery. Ej, żur, faktycznie. Mam zakwas na żur. About the mass hallucination event that Tobias and Francis were going on about. But don't worry, I won't be nearly as long. No nie, zepsuł się. O Jezu, dobra, poczekajcie. Samochód już czerwone ma... Nie, zaraz się rozwali całkowicie. Auto. He was assisted by my husband, Dr. Alan Turner. At 0400, their experiment unleashed a gamma ray surge that instantly killed both of them. The surge was an impossible amount of energy, orders of magnitude greater than any man made. Poczekajcie chwilę. It also triggered hallucinations in anyone awake within a 10-mile radius. It was a burst of widespread insanity, but only for a short moment. Mam. Dobra, naprawmy to auto. Szpachla wszystko naprawi. Panie! Szpachla, szpachla i jeszcze raz szpachla. Tam jest jeszcze zepsute. Boczne drzwi i szyba. Dobra. Naprawiłem trochę. Jedziemy. Pakiet mini, pakiet premium. Musimy jednak wycofać się, bo nie podjedziemy tam wysoko. Muszę tam podjechać. No come on. Ciś. No jest. Gra. Tu coś gra zaczęła ścinać dziwnie. Widzicie, jak skacze obraz? Bardzo klatkuje. Ty, giga dziwnie tu gra chodzi.
Tak zaczęła klatkować w tym miejscu. Może tutaj jest jakaś... Może anomalia jakaś... co to jest? Nie, to są zwykłe drzwi. Znaczy, gówniane drzwi. Dobra, otwórzmy. Seconds of hallucinations. Sure didn't feel short when I was free falling through outer space. Heck of a ride, though. Did you know the rings of Satin sing? I saw disembodied arms, tons of them. They were grasping and crawling. Idziemy w inne miejsce. What about you, Oppy? What did you see? I saw nothing. How is that possible? Everybody else saw something. Oh, kurwa. I don't know what to tell you. But weren't you working in your lab that night? And weren't you supposed to be doing your research rather than keeping track of my whereabouts? Okay. Wow. Touchy. Na szczęście twórcy pomyśleli. Że taki Dawidek będzie grał. Myślę nad obiadem. Co tu zrobić na obiad? Mam mięsa. Dużo mięsa mam. Różnego mięsa. Łamać. Now that we know the remnants were connected to the mass hallucination, maybe we can figure out what caused it. Oh boy, do I have theories. Don't start. Dr. K and Alan clearly uncovered some new way of using limb to motivate that gamma ray burst. Yes, yes. Yes, precisely. Where do gamma rays come from? But outer space. Feedback on planet Earth, kid. There are plenty of terrestrial sources of gamma rays. Ej, dobra, wiem, co bym zrobił. No. You said it yourself. Mam zamrożone bułki. Much greater than anything we've seen on Earth. Na Kepsa. Ty czekaj, bo... Ej, czekaj, 4% akumulatora jest. O kurde. Tapped into some sort of gamma ray reservoir. A reservoir? Or a portal? A portal? To where exactly? To Atlantis! Of course! Now why didn't I think of that? That's absolutely it! Moment. Dobra, da się do tego dojechać normalnie. Jadę dalej. Mogę wjeżdżać w żadne anomalie, bo będzie przypał.
Transmuter. Szkło w elektronikę. Nie interesuje mnie to. Superstitions. So, why now? What's in this for you? What I do is not and has never been any of your business. You're asking us to trust you, so yes. It's our business now. How about this? You two sign off and count orbs or whatever it is you like to do, and I'll get the driver to the mass hallucination source myself. Excuse me? No. Tobias found this remnant. This is his discovery. Sure. And I'll send you a nice gift basket to mark the occasion. But I won't let anyone interfere with this. Dobra, jedziemy. The hell with that! We either throw everything we can into this thing, or we lose this chance, and the answers to the mass hallucination are gone forever! This isn't like one of your little Sasquatch hunts. I'm not letting you get your tinfoil pseudoscience anywhere near this. This is too damn important to me. It sure didn't seem too important earlier, when you messed up and nearly killed the driver. You want to play that game? You really want to talk about our track records? Screw you, Oppie. I'd rather run this remnant into the ground. Szan się powiedział mu. Oho! Nie wolno tak mówić do nikogo. She's out of her mind. I can't do this. Kurwa, jak ja tu mam pojechać? Nie! Tylko nie, ty kurwa, zdupiaj ty kulko, zasrana. Dobra, nie mogę wjechać w to. Nie mogę wjechać w ten prąd. O kurwa! Dobra, uciekliśmy mu. Dobra, i teraz w którą stronę? Prawo. Oho! Niezłe tutaj pułapki czekają na nas. Dobra, dobra, gościu. Nie. Tu jedziemy przez las. Nie damy się wykiwać. O nie, byczku. Zgasło. Jedź. Ok. Teraz musimy jechać tędy. Dobra, radioaktywność niestety tutaj wpadła. Co to jest? My Summer Car. To jest My Summer Car. Tylko na modach. Widzowie zawsze chcieli, żebym na modach grał w My Summera. No to gram.
Dobra, ja jestem giga ciekaw, co się tu wydarzy. Tutaj są jakieś. Tu są jakieś problemy ogólnie w tej lokacji. Jak tam z paliwem? O kurwa, widzowie. Dobra, jeszcze jest trochę paliwa. Tu już nie ma paliwa. Coś tam jest, ale niedużo. Co się teraz wydarzy? Co, trzeba uciekać? O kurwa, nie! Jedziemy. O shit! No to essa. A tam coś leci. Jakiś niezidentyfikowany obiekt latający. Wcale się auto nie psuje. Dawaj, kurwa. Ale to była dobra misja. You've got a straight shot toward the expansion wall. One more thing. You may want to consider armoring up a bit. Once you cross that wall, the midzone is another beast altogether. Get through the expansion wall. Który to jest expansion wall? Czekaj. Find a way into the wall. A, że trzeba jakąś. Pokaż. Czekaj chwilkę. Co chcesz? Pewnie tutaj trzeba odkryć. A tutaj, w tą stronę trzeba iść. To będzie ciężkie. Dobra. Odpaliłem Lowrider, dobra. Dobra, kończę tutaj nagrywkę tego odcinka. Pozdrawiam Bonko Live.
Moi drodzy, udało się, długa dosyć misja, fajne było, fajne, fajne, łapka w górę, pokażę jaka łapka. Taka łapka.